W ramach bloku na temat wsparcia dostępu do kredytu za pomocą różnego rodzaju instrumentów finansowych, różnego rodzaju programów publicznych, dyskutowano na temat oczekiwań zarówno instytucji finansowych, jak i samych przedsiębiorców, samych adresatów tychże instrumentów. Najważniejszym wnioskiem z tej dyskusji jest oczekiwanie programów wystandaryzowanych, programów, których nie tylko środki, ale również odpowiednie uproszczenia systemu umożliwią włączeniu się, szerokiemu włączeniu instytucji finansowych, a po stronie przedsiębiorców łatwiejszy, szybszy dostęp. Bardzo ważnym elementem tego uproszczenia jest na pewno cyfryzacja. Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na coraz częstsze sięganie po elektroniczne kanały dostępowe, po instrumenty zdalne. W związku z tym rekomenduje się odchodzenie od form papierowych, od form bezpośredniego osobistego udziału przedsiębiorcy na rzecz takich kanałów dystrybucji. Uczestnicy dyskusji również podkreślali problem ogromnego rozproszenia i skomplikowania instrumentów zarówno gwarancyjnych, jak i dotacyjnych. W związku z tym dla przyszłej perspektywy finansowej, tak na poziomie regionalnym, jak i krajowym, oczekiwane byłyby programy, które można skupić na konkretnej grupie adresatów, czy mikro, czy małych przedsiębiorców, natomiast dysponujących w miarę uniwersalnym instrumentem finansowym, czy to w postaci gwarancji, czy preferencyjnego kredytu innowacyjnego, opartego chociażby na modelu kredytu technologicznego. Instytucje finansowe bardzo cenią sobie współpracę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym i z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Są to dwie instytucje, które najczęściej w ramach tzw. banków rozwojowych są podawane jako wzór dobrej współpracy. W nowej perspektywie finansowej również apeluje się o włączenie tych instytucji do współpracy w ramach instrumentów finansowych i nowych programów.